Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj serię książkowe, które chciałabym dokończyć. Widziałam taki filmik u zaksiążkowanych, u Toli i Zuzy na kanale. Ja tutaj przygotowałam sobie, w sumie nie wiem do końca ile serii, koło 12 chyba, które chciałabym dokończyć. Oprócz tych dwóch serii chciałabym również rozpocząć dwie inne, czyli Piątą porę roku N.K. Jemisin i Dune. I Dune na pewno zacznę, bo to jest jedna z książek, którą wybraliście mi na sierpniowe, wy wybieracie, ja czytam. Więc zacznę pierwszą książką z góry, one nie są w żaden sposób usegregowane. Mamy tutaj City of Ghost, czyli książka, od której zaczęła się moja przygoda z YouTube'em, ponieważ to jest moja pierwsza recenzja na kanale, nie idźcie tam, nie oglądajcie tego. Natomiast no, chciałabym dokończyć, ponieważ City of Ghost to jest pierwszy tom, drugi tom to Tunnel of Bones i wiem, że będzie trzeci tom, nie wiem jaki będzie miał tytuł. Natomiast póki co nie zapowiada się, żeby on był wydany, to znaczy Victoria Shop skupiła się na razie na wydaniu The Invisible Life of Addie LaRue, czyli innej książki, nad którą pracowała dekadę. Zarówno City of Ghosts, jak i Tunnel of Bones to jest historia Cassidy, młodej dziewczyny, która widzi duchy, której najlepszym przyjacielem jest duch, która razem z rodzicami jeździ po różnych nawiedzonych miastach i tam poznaje inne duchy. I w takim skrócie właściwie to jest tylko i wyłącznie tyle, nie musicie więcej wiedzieć. Są książki middle grade, one są bardzo cieniutkie. Ja bawię się dobrze, nie są to najlepsze książki Victory Shop. Natomiast ja jako fanka Victory Shop w tej serii dla młodszych czytelników widzę również wątki, które są nawiązaniem do tych książek dla starszych. Także chciałabym bardzo skończyć, no ale póki co jeszcze nie ma trzeciego tomu. Kolejna książka to Zima Czarownicy, czyli trzeci tom trylogii, która rozpoczyna się Niedźwiedziem i Słowikiem. Jest to ulubiona trylogia Anny z bestsellerek i książki, za które ja po prostu bardzo długo się biorę. To znaczy między przeczytaniem pierwszego a drugiego tomu minął u mnie rok. I mam nadzieję, że tak nie będzie w przypadku Zimy Czarownicy, bo jestem bardzo ciekawa zakończenia tej serii, w szczególności, że chyba to jest tom, który bardzo przekonał Annę do pokochania tej serii. Także Zima Czarownicy mam w bliskich planach. Nie wiem, jak mi się to uda, bo szczerze mówiąc na razie nawet nie mam ochoty na tę książkę, bo jakby wydaje mi się, że sam tytuł mówi o tym, że to będzie bardziej zimowy klimat niż taki wiosenny, letni, jaki mamy teraz. Ale mimo wszystko możecie być pewni, że przeczytam tę trylogię i zobaczymy, czy mi się spodoba zakończenie. Kolejna książka to Pani Jeziora, czyli zakończenie serii wiedźminowskiej. Wiem, że jeszcze jest sezon burz, natomiast on nie przedstawia wydarzeń, które bezpośrednio łączyłyby się z Panią Jeziora. On chyba w ogóle, akcja jego się bierze na którymś między pierwszymi tomami. Nie do końca jestem pewna. Tak czy inaczej, Pani Jeziora to jest książka, którą wybrałam sobie na TBR na sierpień i na pewno ją przeczytam w sierpniu, bo chcę już to mieć skończone. To jest w ogóle najgrubszy tom z tych wszystkich. Ja Wam powiem zaraz, ile on ma stron, ale około 600. No, 595. Więc 600 stron. Chcę przeczytać, wiem, znam wiele spoilerów do tego tomu, niestety. Natomiast mimo wszystko jestem bardzo ciekawa, jak Sapkowski to ugrał i jak mi się to spodoba. Bo tak jak możecie wiedzieć, ja uważam, że Wiedźmin ma tendencję spadkową, czyli podobały mi się opowiadania, podobał mi się pierwszy tom, czyli Krew Elfów. I później już to niestety trochę gdzieś tam szło w stronę, która nie do końca mi się podobała, o której ja jakby nie myślałam, że to tak będzie wyglądało. To też jest chyba trochę moja wina, ale no... Wiedźmin to nie jest moja ulubiona seria, to nigdy nie będzie jakby w mojej topce, chyba, znaczy, tak sobie teraz myślę. Może być tak, że ta Pani Jeziora mi się spodoba tak bardzo, jak Bierze Jaskółki i wtedy faktycznie ten Wiedźmin gdzieś tam wywinduje w moim osobistym rankingu serii. Natomiast zobaczymy, Pani Jeziora będzie, na pewno będzie we wrap-upie z sierpnia. Kolejna książka to Wojna Makowa, czyli książka, którą czytałam w ramach majowej akcji Wy Wybieracie. Ja czytam i Wojna Makowa mi się naprawdę bardzo podobała, natomiast mimo wszystko były to 3,5 gwiazdki z aspiracjami na więcej. I dalej tak uważam, podtrzymuję moje zdanie, bo to nie do końca jest to, o czym ja myślałam, gdy przychodziło do tej serii, to znaczy nie podobają mi się wybory głównej bohaterki. Ja nie do końca jestem do nich przekonana, to jeszcze mi w głowie tak nie do końca gra. To ma być trylogia, kolejny tom ma być wydany w październiku po polsku, więc tym bardziej jestem strasznie ciekawa i mam nadzieję, że szybko się do niego zabiorę. To jest w ogóle książka, którą się czyta bardzo szybko. Jest napisana dobrym, naprawdę bardzo dobrym stylem, bo to jest w ogóle debiut autorki, więc no tym bardziej ja jestem pod dużym wrażeniem. Nie ukrywam, że mam ogromne wymagania co do tej trylogii, więc mam nadzieję, że się po prostu nie zawiodę.
Kolejna książka to Niby Noc. I z Niby Nocą jest tak, że ten pierwszy tom mi się podobał. Bożogrobie uważam za dosyć dużą klapę. Uważam, że na początku to tam się praktycznie nic nie dzieje i akcja przyspiesza dopiero pod koniec. I pod koniec dzieje się coś, czego ja się w sumie domyśliłam już po przeczytaniu pierwszego tomu. Natomiast mimo wszystko to jest dalej bardzo ciekawe rozwiązanie. Trzeci tom ma wyjść w Polsce dzisiaj. Znaczy 4 sierpnia miała być premiera. Jak skończę nagrywać, to mam zamiar iść do Świata Książki i zobaczyć, czy tam jest ta książka, bo bardzo chcę przeczytać jak najszybciej, póki jeszcze dosyć dobrze pamiętam cały ten świat i to, jak wszystko tutaj pracuje, bo jakby nie ukrywam, że Niby Noc to jest książka dla dorosłych. Ja bym jej w ogóle nie rozpatruję jej w kategoriach młodzieżówki, bo ona jest bardzo brutalna, w taki bardzo obrzydliwy sposób ona mówi o niektórych rzeczach i to nie do końca jest coś, co mi się podoba i coś, co jakby sprawiłoby, że ja uważałabym, że to jest młodzieżówka. I mimo tego, że jakby główna bohaterka jest młodą kobietą, to ja nie rozpatruję tego w takich kategoriach. Bez świt, mam zamiar przeczytać jak najszybciej. Mam nadzieję, że mi się spodoba i mam nadzieję, że będzie to miłe zaskoczenie po Bożogrobiu, które nie było najlepszą częścią. Kolejna książka to 4 tom, czyli Labirynt Duchów, 4 tom serii Cmentarze Zapomnianych Książek. Książka, której jestem bardzo ciekawa, natomiast przeraża mnie objętość i powiem wam to nawet ja, która jakby ja uwielbiam grube książki. Ta książka ma 900 stron. Tak, ma prawie 900 stron. Zapisana jest tak jak poprzednie tomy, czyli Cień Wiatru i Gra Anioła, bo jednak Więzień Nieba miał bardzo dużą interlinię i mało miejsca na stronie. I gdyby tak samo był wydany Labirynt Duchów, to byłabym o niebo szczęśliwsza. Natomiast Labirynt Duchów to jest książka, jakby której się nie mogę doczekać. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj wymyślił Zafon. Jestem też bardzo ciekawa pewnej rzeczy, bo jak wiadomo, niedawno umarł Carlos Ruiz Zafon i zastanawiam się, czy tutaj będzie otwarte zakończenie, czy on chciał kontynuować te serię, czy to był ostatni tom. To jest dla mnie w ogóle bardzo przykra śmierć, bo no ja dopiero co jakby zaczęłam się interesować jego twórczością, a jednak okazuje się, że tych książek nie ma od niego aż tak dużo, jakbym chciała. Także Labirynt Duchów przeczytam. Chciałabym mieć jakąś motywację do przeczytania tego grubego tomiszcza, więc jeżeli ktoś z was chce mi coś powiedzieć takiego, co myślicie, że mogłoby mnie zainteresować i jakby sprawić, że szybciej to przeczytam, to napiszcie mi w komentarzu, bo jestem przerażona, a no nie ukrywam, że cała ta seria jest dla mnie czymś wyjątkowym i czymś, co ja uważam za takie książki, które może nawet kiedyś będą uważane za klasyki. Teraz oczywiście nie są, ale życzyłabym sobie po prostu tego. Kolejna seria to w sumie seria, o której nie musicie wiedzieć, że to jest seria, bo to jest w sumie chyba trylogia. Niestety u nas w Polsce jeszcze nie ma 3 tomu. Mam nadzieję, że będzie, ale no jakby nie mogę sobie za to ręki dać uciąć. Czyli Historia Pszczół. 2 tom to Błękit, który już mam na swoich półkach. To jest seria, która będzie opowiadała o tym, jak ważne dla naszego środowiska są małe rzeczy. Tutaj mówimy o pszczołach, które oczywiście no to jest po prostu zwierzę, które jest podstawą naszego ekosystemu. Błękit będzie mówił o wodzie, natomiast jeszcze nie do końca wiem, co tam się dzieje. Nie czytałam tego, co jest z tyłu. Wiem, że tam są 2 linie czasowe, tutaj mamy 3. Także jestem bardzo ciekawa. To są książki, które czyta się bardzo szybko. To są wciąż historie obyczajowe, natomiast no, mówią o ważnych rzeczach w taki bardzo no, prosty i przyjemny sposób. Kolejna seria to coś, czego jeszcze w sumie nie zaczęłam czytać, ale mam zamiar czytać, jak już pojawi się ten filmik, to już na pewno zaczęłam. Czyli seria o Emilce, 3 tomy, inna historia Lucy Maud Montgomery. Książka, którą mi bardzo rekomendowaliście, jak tak bardzo zaczęłam się interesować historią Ani. Natomiast w polskim wydaniu nie ma ładnego wydania, to znaczy są bardzo stare wydania. I o ile z Ani jeszcze można sobie gdzieś tam poszukać na Allegro tych wydań takich twardych, opraw z Bellony, tak przy Emilce już niestety nie mamy takiego luksusu. Można zdobyć takie naprawdę bardzo stare wydania. Nikt póki co nie chce się pokusić o wydanie tej trylogii, ale no możecie być pewni, że na pewno przeczytam. Jak widzicie, mam tutaj przepiękne wydanie angielskie. Nie do końca jestem pewna, czy to ma jakąkolwiek nazwę. Kupiłam je na Book Depository, do którego macie link afiliacyjny w opisie. Także jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że ta seria spodoba mi się tak bardzo jak Ania z Zielonego Wzgórza. Kolejna książka to coś, o czym w sumie nie mówię na moim kanale, a to swego czasu była jedna z moich ulubionych serii książkowych, czyli Gra o Tron, książki, które są od, nie wiem, 30 lat chyba wydawane. Jak wiadomo, w Polsce jest wydane 5 tomów, zresztą za granicą również. Wichry Zimy są pisane. Niestety jeszcze nie zostały napisane, niestety jeszcze nie wiemy, kiedy będzie data premiery angielskiej, ale ja jakby czekam jak na szpilkach, bo już ja czytałam tę serię chyba w 2017 roku i wtedy informacje były, że Wichry Zimy będą wydane w 2018. Jak widać,
jeszcze nie zostały wydane. Ja bardzo czekam, pomimo, że to nie jest seria, której moglibyście się po mnie spodziewać, bo to wiecie, jest bardzo brutalne. Tutaj mamy mnóstwo bohaterów, a ja mam problem z pamiętaniem imion bohaterów i w ogóle w trakcie czytania Gry o Tron miałam pobraną taką mapkę z Google i sobie sprawdzałam, jak nie byłam w stanie ogarnąć, kto jest kim. Więc jest to naprawdę dla mnie wyjątkowa seria, bo ja ją czytałam kilka miesięcy, bardzo sobie dawkowałam czytanie tych książek, ale mam nadzieję, że zarówno ja, jak i Martin dożyjemy momentu, w którym będę w stanie przeczytać wszystkie tomy Gry o Tron. Właściwie nie Gry o Tron, tylko Pieśni Lodu i Ognia. Kolejna seria to coś, czego się prawdopodobnie na 100% po mnie nie spodziewacie, bo jeszcze nie mówiłam nic na kanale o tym, dlatego że jestem w trakcie czytania pierwszego tomu, czyli Pan Lodowego Ogrodu. Tom pierwszy, słucham tego w formie audiobooka na Empik Go i jestem pod dużym wrażeniem, w ogóle nie myślałam, że tak bardzo spodoba mi się ta książka. To jest seria fantastyczna z takimi elementami science fiction polskiego autora, która swego czasu robiła wielką furorę. To jest w ogóle książka wydana chyba w 2005 roku po raz pierwszy, no więc ona ma już te 15 lat. Ale ja powiem wam, że w ogóle przepadłam w tym świecie. Jest to seria, która ma chyba 5 tomów. Wiem, że im dalej, tym są one grubsze, więc tym bardziej mnie to bardzo cieszy. Ja na pewno będę kontynuowała, bo w ogóle nie spodziewałam się, że aż tak bardzo będzie mi się to podobało, bo to w sumie nie jest książka, którą ja gdzieś tam miałabym z tyłu głowy, żeby przeczytać. Natomiast ktoś mi napisał, że może mi się spodobać i stwierdziłam, że w sumie była za jakieś grosze na świecie książki, teraz już trochę ta cena poszła w górę. Natomiast no, jak była za grosze, to stwierdziłam, że kupuję. No i nie zawiodłam się, dzisiaj mam zamiar ją skończyć. Kolejne dwie książki to książki Anety Jadowskiej i pierwsza, którą mam na górze, to Dziewczyna z Dzielnicy Cudów, czyli seria o Nikicie. Natomiast seria o Nikicie troszeczkę poczeka, bo zrozumiałam, że źle zaczęłam czytać tę serię, dlatego że Jadowską powinno się zacząć czytać od Złodzieja Dusz, którego ja oczywiście czytam. Ja już przeczytałam 3 tomy, będę teraz czytała 4, czyli wszystko zostaje w rodzinie, chyba tak. Tak czy inaczej, będę czytała ten tom. Chcę przeczytać całą heksalogię. Po heksalogii czytamy Ropuszki, czyli zbiór opowiadań o Dorze i Witkacym. Następnie czyta się Szamańskie Tango i dopiero później czyta się Nikitę. I dlatego możliwe, że Nikita aż tak bardzo mi się nie podobała. To znaczy, nie byłam w ogóle jakby zainteresowana tą historią. To nie była książka, która tak bardzo by mnie zaangażowała, jak na przykład heksalogia. Także chcę skończyć obie te serie książek. Tutaj mamy trylogię, tutaj mamy heksalogię. Tu mi zostały 3 tomy, tutaj 2. Także na pewno będę czytała serię o Witkacym. Również mam, udało mi się zdobyć ją stacjonarnie, bo pierwszy tom jest bardzo trudno dostępny. Także będę czytała i możliwe, że jak przeczytam już wszystkie te książki z całego tego obrębu, to zrobię filmik na temat wszystkich. Więc jeżeli chcielibyście, no to dajcie mi znać. Już ostatnie dwie serie, to w sumie nie wiem, czemu zabrałam drugi tom, ale jedną z nich jest Baśniobór. Książki, w których ja przepadłam, gdy zaczęłam je czytać, jestem w trakcie czytania trzeciego tomu, już mam wszystkie na półce. Smoczą Straż również będę czytała, jeżeli uda mi się zdobyć kolejne tomy. Znaczy, na pewno uda mi się zdobyć, ale pytanie, kiedy uda mi się zdobyć te kolejne tomy. Baśniobór to jest seria middle grade'owa dla młodszych czytelników. Tak samo jak zresztą ostatnia seria, którą też chciałabym dokończyć, czyli Keeper of the Lost Series. I w przypadku Baśnioboru wydaje mi się, że szybciej na pewno ją skończę niż Keeper of the Lost Series, o którym zaraz może powiem. O Baśnioborze chciałabym zrobić osobny filmik, więc jeżeli chcielibyście taki zobaczyć, to dajcie mi też znać. W ogóle jeżeli o którymkolwiek z tych serii chcielibyście osobny filmik, to też dajcie mi znać, bo będę miała wtedy fajne oparcie, aby tworzyć coś dla was. Tutaj moim problemem jedynym jest to, że czasami bohaterowie dopuszczają się bardzo absurdalnych wyborów i mimo, że jakby ja uważam, że to jest rzecz nieodzowna w historiach młodzieżowych, tak tutaj w pierwszym tomie na przykład mnie to bardzo jakoś tak zniechęcało i to nie do końca wierzyłam temu, co tam się dzieje. Natomiast to już się trochę bardziej zmieniło w drugim tomie, który zaskoczył mnie jednym plot twistem, ale zobaczymy, jak będzie z kolejnymi tomami. Jeżeli chodzi o Keeper of the Lost Series, to jest seria książek, którą ja zaczęłam czytać w listopadzie zeszłego roku. Przeczytałam również w grudniu drugi tom i jestem teraz w trakcie czytania trzeciego tomu. Natomiast minęło tak dużo czasu, że trochę bardzo tak rozwleczyłam to i to jest bardzo złe, ja tego nie lubię u siebie robić. Dlatego staram się czytać serię jedna za drugą, bo wtedy zdaję sobie sprawę, że nie umknie mi aż tak dużo szczegółów. Jeżeli chodzi o Keeper of the Lost Series, ja to czytam w języku angielskim, więc to jest trochę takie kolejne utrudnienie dla mnie. Ale możecie być pewni, że przeczytam na pewno te 5 tomów, które mam tutaj na półce, bo kupiłam sobie po prostu takie wydanie tych 5 tomów. Ta seria ma w sumie 10, ma mieć chyba 10, bo jeszcze wszystkie nie wyszły. Ta seria jest wydana w języku polskim pod tytułem Zaginione Miasta, są wydane już 2 tomy, także w sumie jestem na bieżąco z polskimi premierami, jeszcze nie jestem
dalej niż to, co zostało w Polsce wydane. Bardzo Wam polecam te dwie serie middle grade'owe, bo uważam, że to są takie bardzo wartościowe książki. Nie są to tylko i wyłącznie historie dla fanów. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czytaliście tę serię i chcecie mi coś o nich napisać, to piszcie komentarze, bardzo chętnie sobie je poczytam. Możecie mi też dać znać, jakie serie Wy chcielibyście skończyć, bo może akurat znajdę coś ciekawego, co mogłabym zacząć czytać. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!